Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Z tej strony Katereja. Dzisiaj sobie ćwiczymy z Fabią. Takie drony, takie kabaretki, można tak powiedzieć. Takie niedziutkie, może to są 20. To jest mój nowy horsiak, czyli właśnie Fabio. Wczoraj mi doszedł i właśnie dzisiaj z nim ćwiczymy. Jeszcze wczoraj mi doszedł, to dopiero zaczynam z nim treningi, więc nie lecimy od razu na 90 setki, tylko zaczynamy sobie od właśnie takich niskich. Teraz nie będę przez nim przejeżdżać, bo dopiero przyszłam i właśnie będę stępować, kusować i galopować. Pokażę Wam z każdego momentu coś. Więc właśnie teraz stępujemy. Będziecie mieli może jakieś przybytki. Okej, ja już postępuję kusie i galopie. Nagrałam Wam parę przybitek między innymi. Zaraz sobie te drążki jeszcze rozłożę. Będę zaczynać tutaj od niziutkich. Myślę, że sobie właśnie jeszcze tutaj rozłożę, tak jak tu mamy ustawione. Tylko mam trzy, no to tylko trzy. Więc jak rozłożę, to się do Was odezwę. Okej, ja już rozłożyłam. Sobie parę razy może stępem najpierw przejadę. Widzicie, idealną grzywę w Fabio, którą taką grzywę, że Anki, ja teraz będziecie mieli z tego przebitki. Sobie teraz pojeżdżę jeszcze, bo mieliście teraz parę przebitek. Ja sobie troszkę pojeżdżę, później może jeszcze tutaj podwyższę na najwyższe. Co to nie są moje przeszkody, tylko tutaj po prostu mam choineczki i sobie tak poustawiałam, bo dzisiaj taki trening bardziej na ziemi, więc właśnie mieliście teraz parę przebitek i później jeszcze jak już będę miała po prostu sobie już podwyższone, to wtedy się do Was odezwę. Hejka, właśnie wróciliśmy z treningu. Niestety za dużo mi się nie udało nagrać z powodu, że po prostu telefon mi się rozładował. Jest ładowarka, ale już mam pod ładowarką. Teraz Wam pokażę, jak ogarniam Fabiusia po treningu, więc właśnie go włożyłam do boksu, ale i tak go wyjmuję. I teraz tak, już i tutaj właśnie używam kordea. Halterka, więc halterek teraz zdejmiemy. Odłączam jedną ręką, to nie jest tak prosto. Okej, tylko tu. Hopaj. Zdjęty. Przepraszam, za tą coś musiałam spakować horsa. Więc no właśnie tak. Już się zdjęłam. To zaraz odwiesimy. Teraz Fabię go wyczyszczę. Mam piękny szmój z szczotką. Muszę sobie zrobić nową, no ale na razie mam tą. Dokładnie go czyścimy, żeby był piękny. I teraz odwracam. Tu się lekko od halterka odbiło. Więc zabiję go tutaj ładnie. Ajej. I tutaj się podziała, okay, już jest wszystko spoko. Jest wyczyszczony. Teraz Wam pokażę, co dla niego wezmę teraz do ubrania. Odłożę go do boksu. I Fabiusz. Tu mamy wieszaszyczek Fabiego, tak jak tutaj karteczka wskazuje. No mało sprzętu, bo w sumie go wczoraj kupili, doszedł mi, bo Wam. Więc ubiorę właśnie mi taki futerkowy kantarek, który
który możecie zakupić u Ehateria Shop, czyli w moim sklepie. Więc tak, Fabimu to ubieram. Fabie już ma to ubrane. Teraz wyjmę mu szpideczki, bo tutaj ma szpideczki. Hopsaj. Już wyjęte są. Tutaj tak. I włożymy go do boksu. Weźmiemy jedzonko, bo tutaj mam bardzo duże jedzonka moje chorsiaki. Więc niech sobie coś zje ładnie, buba. No tutaj jeszcze lizawkę. Mam też również musi zapytać, trochę powtórzyją. Chwileczka. To nie jest takie proste jedną ręką. O, tutaj jest lizaweczka, ale akurat miałam przy sobie języczka. Więc nie pokażę wam, jak to ten wygląda. Więc no, właśnie tym wygląda lizawka ładnie. O, takie sianko też możecie u mnie dokupić. Tak jak i kładowej halterki, w ogóle wszystko, co wam pokazałam, możecie u mnie zakupić. Więc no to żegnam was. Razem z Fabio i Calineczką, więc pa pa!